O ty kurwa! O ty kurwa! Tylko... No dawaj! O! Kurwa, rób uniki! O! Tango down! Siemanko, witajcie na kanale Git, z wami Doman i Burzyk, cześć. Zapraszamy na test drona Yugo Fen 2.0. Oglądajcie do końca, bo ten dronik będzie też do wygrania. Yugo Fen 2.0 to kolejny dronik Yugo na naszym kanale. Dronik, który jest bardziej przeznaczony do takiego użytku domowego, amatorskiego latania, rozpoczęcia swojej przygody z droniarstwem. 14+. 14+, no to my się łapiemy. Na opakowaniu oczywiście wizualizacja, opakowanie w charakterystycznej kolorystyce Yugo. No umówmy się, wiadomo... Ale ładna paliteczka. Tak, wiadomo, że to nie będzie jakaś taka propozycja dla bardzo wymagających, ale nie o to chodzi. Fen 2.0 to dron, który ma nas wprowadzić w ten świat, fantastyczny świat nagrywania czegoś z innej perspektywy niż my widzimy. No i ogólnie latania takimi quadrokopterkami. Co w zestawie? W zestawie mamy samego drona, mamy pilot, śmieszny, taki jakby, taki trochę zminiaturyzowany pilocik. Mamy kamerkę, która może być doczepiona albo nie. Ze slotem na kartę pamięci. Tak, żeby nagrywać, bo to jest funkcja nagrywania przelotów, nie bezpośredniego podglądu w aplikacji. Instrukcja obsługi przyda się, bo pilot jest strasznie kiepsko oznaczony, zaraz Wam to powiemy. Komplet zapasowych śmigieł i śrubokręt oraz taka ładowarka niedokończona, bo nie mamy końcówki, musimy sobie naszymi ładowareczkami ładować, ale... A taki akumulator tutaj z komputerka podładujesz. No, akumulator to się raz dwa ładuje, bo jest naprawdę niewielki. Taki oto zestaw. Yugo Fen 2.0 to skromnie wyglądający dronik, ale wykonany z naprawdę wytrzymałych materiałów. Czarno-zielona kolorystyka charakterystyczna dla Yugo. Dron, który waży zaledwie 50 gramów, niesamowicie lekki, zatem bardziej do wykorzystania domowego bądź przy bezwietrznej pogodzie, bo jak już nawet trochę mocniej zawieje taki delikatny podmuszek gdzieś tam, to już go odczuje. Szarpnie go już i niestety z tym wiatrem będzie sobie radził różnie. No tak, rozpiętość tutaj skrzydeł i tych osłonek to 20 na 20 cm, jeśli chodzi o jego wysokość to 8 cm, no licząc tymi nóżkami. Także naprawdę kompaktowy, niesamowicie. Kompaktowy, tak. W domu możemy spokojnie latać i się zmieścimy gdzieś tam między futrynami i krawędziami. Dron, który jest stosownie zabezpieczony, faktycznie dla początkujących, możemy sobie zdjąć osłonki, jak chcemy, które zabezpieczają śmigła, ale ja zalecam, by z tymi osłonkami latać, bo ja już wielokrotnie... Już się przydały. Uderzyłem w szafę, w tyle miejsc uderzyłem przeróżnych, szafa, klatka królika, królik i się nic nie stało ani z królikiem, ani z dronem, więc i śmigłami on nie dostał, ani śmigła się nie zniszczyły, też nóżki nawet w dolnych partiach możemy sobie wymontować, jak już jesteśmy bardziej pro latającym. Tak, jeszcze lżejszy by był, ale lepiej z tym latać. Wytrzymała plastikowa konstrukcja, która naprawdę pozwoli nam trochę polatać i pouderzać, nawet jak coś nam nie będzie wychodziło. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze się tutaj znalazło, no to przede wszystkim mamy oczywiście stosowne diody, które sygnalizują nam, gdzie jest przód, gdzie jest tył, sygnalizują nam, czy dron pracuje. Mamy też miejsce na kamerę. Kamerę, która niestety, ale jakością nie powala. 480p, czyli rozdzielczość VGA jeszcze. Kamera, którą możemy sobie tutaj podłączyć, rzecz jasna, no ale wtedy też bateria będzie. Czas lotu będzie, bo ile ten dronik może latać? 300 mAh, pozwalające na 9 maksymalnie. Naprawdę maks, i to idealnych warunkach. Idealnych tak warunkach. Jak to nie wieje. Głośniki to PMPO, tak tutaj też musi być takie wieczne PMPO. A tak od 5 do 7 minut zazwyczaj, pełnego takiego czystego lotu. I wcale nie tak szybko się ładuje, bo aż 50 minut do pełnego naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o tę kamerkę, jeszcze to warto wspomnieć, że ten slot na karty microSD do 32 GB obsługuje. No to całkiem nieźle, sporo możemy lotów w takiej jakości, no to... No, to można, no na pewno dużo startów i lądowań się nagra. Tak, ale to jest kamerka bardziej do nagrywania tego, co się dzieje, niż do pokazywania nam obrazu na żywo, bo takiej tylko funkcji tutaj nie mamy. Włącznik też się znalazł w dolnych partiach. No i mamy tutaj zaślepkę, pod którą kryje się bateria. Tej baterii wymontować nie możemy, jak delikatnie wyciągniemy, ale jak mocniej, no to już zobaczcie. Taka standardowa chińska bateria. Dzięki niej jest też taki lekki, bo maleńka. Tak, generalnie to jest bardzo uniwersalna bateria, nawet chyba w tym dronie, którego mieliśmy z Adsonem, kupiliśmy kiedyś sobie, Adsona odleciał, to była chyba dokładnie ta sama bateria. To fajnie, więc można ich kilka tak, możemy sobie kilka i przekładać po prostu szybciutko te baterie, nie trzeba wcale liczyć tylko i wyłącznie na jedną, co znacząco wydłuży nam czas lotu.
No dłużmy go i przejdźmy do pilota. Tak, przejdźmy do pilota, bo pilot to jest prawdziwe centrum zarządzania. No tak, ale może najpierw tego, jak się je łączy. Łączą się technologią 2-4 GHz, więc z zasięgiem nie będzie problemów. Nawet 60 metrów według producenta, aczkolwiek zobaczyć go z 60 metrów nie będzie prosto, a kontrolować daleko. Naprawdę jeszcze trudniej. No ale w razie czego dać się da. Dać się da, no połączenie jest bardzo proste. Pilocik, dronik, zapaliły się diody. I dosłownie chwilę musimy poczekać. Nawet możemy go tutaj, wiesz co, patrz, nawet możemy go tutaj spokojnie uruchomić, on jeszcze wtedy nie wystartuje. No właśnie, bo dron ma aż 14, nazwijmy to, przycisków, elementów sterujących. Jest tego cała masa i są bardzo, znaczy dron, pilot jest bardzo słabo. Szybko się łączy, tylko wystarczy, że pilot włączymy, drona włączymy. Ale te śmigiełka taczek są delikatne, nie? Od razu hamują, przy drobnej przeszkodzie hamują. Ale to dobrze, bo też się nie zniszczą. Upołamią, otóż to. No i właśnie jeśli chodzi o pilota, to na pewno przyda się instrukcja. Oj, bo przyda się instrukcja, bo tak się wydawało, że jak często mamy w takich chińskich zabawkach jakieś guziki, to to pewnie trafia sobie te guziki. A tutaj każdy guzik za coś odpowiada. Dokładnie. To może idźmy od tych najważniejszych rzeczy. Lewa gałka to jest regulacja wysokości plus taka skręt wokół własnej osi drona, a prawa gałka to jest sterowanie. Prawy drążek to jest sterowanie torem lotu drona. Tak jest. To są te dwa elementy, które są dość proste. Poza nimi prosty jest tylko włącznik on-off, a cała reszta to już wymaga współpracy z instrukcją. Jeszcze? Powiedzmy. Ja będę czytał wszystkie, ale nie będę mówił, który jest który, bo tego jest bardzo dużo. Tak, ale ja jeszcze powiem, że jak damy lewy, prawy drążek tak w dół, pod kątem, w prawo, to wtedy się kalibruje żyroskop w tym dronie. To bardzo ważne. To bardzo ważne, bo wypada go skalibrować przed pierwszym startem. No, zdecydowanie tak. No i słuchaj, no to może polecimy najpierw od tych takich triggerków, co mamy tak, na górze. Tak, jeden z nich to jest zmiana trybu prędkości. Lewy tak, górny. Drugi z kolei prawy. Akrobację. 360 stopni działa faktycznie. Tak, tylko wciskamy, on dron tam się ustawi i działa to elegancko. Nie wiedzieć po co to jest, no ale no zawsze. Nie, no to są do triku. Ale zawsze do jest trików. Ale w locie zrobić trik to tak, ale nie stojąc sobie na no, bez ruchu. A tam się nie zna. Wracając do specyfikacji, mamy tutaj wykonywanie zdjęć pod przyciskiem numer 3, czyli od góry. Idąc od góry, od lewej strony. Strzałka tak taka w górę. Krótkie wciśnięcie to wykonanie zdjęcia, dłuższe wciśnięcie około 3 sekundy to nagrywanie wideo i znowu krótkie wciśnięcie kończy nagrywanie. Idziemy w dół. Przycisk, no właśnie, teraz nie w dół, tylko prawy, 4. To jest trymer poruszania się do przodu. Jeśli dron sam porusza się do tyłu, użyj przycisku, aby wyrównać lot. Tak, tutaj po wyjęciu z pudełka tego drona, jak już nawet ta osoba, która wygra go w naszym konkursie, zalecamy, żeby na otwartej, dużej przestrzeni skonfigurować. Przynajmniej nasz egzemplarz niestety trzeba było skalibrować i wszystkimi, bo tutaj ten cały prawy panel... To jest cała kalibracja. Tak, to jest przód, tył, trymer przód, tył, a dolne to jest lewy, prawo. Dokładnie, no to już to sobie pominiemy. Tak, i to naprawdę musimy to wyrównać, żeby ten lot się udał. Z lewej strony z kolei mamy... przycisk powrotu. Przycisk powrotu to jest ten... Tak, trzeci, znaczy trzeci, drugi od góry. Tak, a później oczywiście mamy z jednej strony uruchomienie silników, a z drugiej mamy awaryjne wyłączenie. Dobre jest to, że jak damy sobie to autolądowanie, no to on sobie obniży się i wtedy wyłączamy silniki i jesteśmy już na dole i możemy bezpiecznie zabrać drona. Co trzeba uzupełnić? W zestawie nie mamy baterii, a ten pilot jest zasilany trzema paluszkami 3A, które musimy oczywiście tutaj sobie dokupić i wcisnąć. Odkręcamy, zakręcamy i dzięki temu cały zestawik jest gotowy do pracy. Sześcioosiowy żyroskop na koniec dodajmy, bo to dość ważne. Jak lata się dronem FEN 2.0? Lata się całkiem przyjemnie. Jak się go już strymeruje, ustawi się dokładnie tą kalibrację, przód, tył, lewo, prawo, jak już wyczujemy, jak sobie radzi ten żyroskop, jak w ogóle radzi sobie ten dron, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę lata się nim przyjemnie, wygodnie się nim lata w domu. Dzięki temu, że jest niewielki, dzięki temu, że jest lekki, to lepiej będzie sobie radził zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach, bo tam wiatr nie będzie mu utrudniał poruszania się. Jest całkiem precyzyjny, muszę przyznać. Jak już się bardziej obeznamy i jesteśmy trochę bardziej ogarnięci, lepsze mamy zdecydowanie skille niż my. Lepsze macie, jeżeli będziecie mieli lepsze skille niż my, a zdecydowanie lepsze niż ja, bo ja akurat to tak bardziej przód, tył, prawo, lewo sobie polatam, jakiegoś 360 stopni to z przycisku zrobię, no to można naprawdę fajne ewolucje wykonywać przy stosunkowo niewielkiej prędkości, bo to nie jest dron zbyt szybki, też trzeba to uzupełnić. Ale przede wszystkim ważne jest to, że dobrze reaguje dron na polecenia z pilota, czyli nie ma jakiegoś tam laga, więc możemy sobie spokojnie tutaj operować tym
dronikiem. No i ważne jest też to, że mamy od razu właśnie tutaj na przycisku na przykład taką akrobację jak 360 stopni, a to jest dla tych laików podobnych do mnie. Ale nie wiem, co w tym jest fajnego. O właśnie, bo ja chciałem dodać jeszcze, że maksymalna prędkość lotu to 5 metrów na sekundę. To potwierdza to, że nie jest to dron zbyt szybki, no ale też jest niewielki, ma niewielkie śmigiełka, niewielkie silniczki tutaj wbudowane. Ale mimo wszystko jest dość głośny, nie da się nim śledzić członka rodziny i lecieć do pokoju znienacka. No nie. Będzie wyraźnie go słychać. No zdecydowanie się nie da, będzie słychać. No zobaczcie, teraz nawet... On teraz nie jest jeszcze w tej chwili na tych swoich maksymalnych obrotach. A już mocno hałasuje. A weź go w ogóle, ja dam mocniejsze obroty. Potrzymaj go. Ojej. Wow. Głośno już było. Nie no, bardzo. Wyrywało ci go z ręki? No, trochę mnie wyciągał. Trochę byś mniej ważył, byś się do góry podniósł pewnie. Nie, ale naprawdę powiem wam, że prędkości są w zupełności wystarczające, żeby się naprawdę przyjemnie pobawić. No, ponarzekać możemy na to, że kamera to jest tutaj taka umowna, no bo 480p, no to jakość jest taka... No tak, jeszcze jeśli gdzieś tam jakiś szybszy lot się robi odrobinkę, to te piksele nie, aż... Nie, i klatki na sekundę, no, i jakość. No to jest taki bardziej, żeby sobie naprawdę coś tam może nagrać, ale w tej cenie nie spodziewajmy się, że będziemy mieli jakąś wybitną jakość, no bo słuchajcie, to jest dron, który kosztuje w zależności od sklepu w tej chwili 160-200 zł. To nie jest dużo, ale widziałem też trochę, że... Widziałem trochę też opinii na temat tego drona, że ci, którzy mieli Fena pierwszej generacji, trochę narzekają na to, że nic się praktycznie nie zmieniło w stosunku do pierwszej generacji, więc mógłby być trochę tańszy. Ja pierwszego Fena nie miałem, ten w tej cenie mi się wydaje całkiem w porządku, bo musimy podkreślić to, że kupujemy go w Polsce, tak? Bo to wiadomo, że na chińskich aukcjach znajdziemy sobie multum takich dronów, taniej na pewno też, ale tutaj mamy wszystko, wsparcie Yugo na miejscu, co zawsze w przypadku zabawek Yugo wspominamy, że to jest naprawdę istotne, że jest taka firma, która ściągnie te zabawki z Chin i wam obręduje, jakoś tam pomoże, tak? I wam jakoś pomoże, jak się coś stanie. Mamy też przede wszystkim pełną instrukcję po polsku, a to myślę, że dla wielu początkujących, jak ktoś młodszy na przykład... Szczególnie z tym padem. Tak, nawet i starsi, bo podejrzewam, że młodsi to już teraz lepiej angielski od nas znają. No na pewno. Więc może się to naprawdę przydać, żeby ogarnąć całe funkcjonowanie tego pada. To jest straszne akurat, że ten pad ma takie tylko strzałeczki i trzeba się nauczyć ich. Wiadomo, że jak już trochę polatasz, no to się nauczysz, ale na początku, no to ja nie wiedziałem, co to mówię. Co to jest? On startuje, leci w prawo, bo nie wiem, co się dzieje. Potem dopiero się o trymerowaniu z nim naczytałem i się dowiedziałem, że trzeba go skalibrować, żeby on odpowiednio działał. Całkiem fajna, przyjemna zabawka na początek swojej przygody z dronowaniem. Bardziej na początek przygody bez filmowania. No nie, no tak. Bo on jest taki bardziej do latania w zasięgu naszego wzroku. Wtedy możemy sobie ogarnąć spokojnie. A kamerka, no jest. Ale Yugo też ma drony, które mają bezpośredni podgląd. Tam też... Ta kamera nie jest może jakaś imponująca, ale przynajmniej widać jeden do jednego. Testowaliśmy takiego drona, możecie w opisie zobaczyć link sobie, ten test. No ale jeśli chcecie sprawdzić Fen 2.0, a nie chcecie go kupować, to można go wygrać w naszym konkursie. Zasady są bardzo proste. Przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, a po drugie napiszcie w komentarzach pod tym filmem, co byście najchętniej z drona, ogólnie z drona, nie mówimy z tego, ale z drona, sfilmowali. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzimy Fenem 2.0 od Yugo. W opisie pod tym filmem szczegóły konkursu. Od dziś przez 2 tygodnie macie czas, by udzielać te odpowiedzi. Pamiętajcie też, by kliknąć w dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi materiałami, a trochę się ich pojawia. Więc warto na premierę wiedzieć, co się na kanale GIT dzieje. Życzymy powodzenia w konkursie, bo dron Fen 2.0 to naprawdę ciekawa propozycja. Ma kilka minusików, jak te oznaczenia pilota, jak krótki czas pracy baterii, ale to jest akurat przypadłość dronów, no i przeciętna kamerka, której równie dobrze mogłoby nie być, no ale jest, więc coś tam zawsze można zarejestrować. A poza tym całkiem wytrzymały, całkiem zwinny, dobrze się nim lata, pod warunkiem, że się go dobrze na początku skalibruje. Yugo Fen 2.0 na kanale GIT. Z wami dzisiaj Doman i Burzyk. Cześć. Cześć.